Stawiałem na tej antenie mniej więcej 2 tygodnie temu, jak Państwo pamiętają, ci, którzy nas wtedy słuchali, to człowiek z gatunku tych, którzy nie potrafią siedzieć spokojnie na miejscu, którzy muszą ciągle coś przerabiać, poprawiać, udoskonalać. Pan Karol Sikora, jak wtedy mówiłem, przerobił swojego poloneza w taki sposób, że może jeździć bez użycia sprzęgła. Zmienia po prostu biegi, nie używając pedału sprzęgła. Niektórych z Państwa to zainteresowało. Podawałem telefon pana Sikory, bo zgodził się na to. Może Państwa zainteresuje również kolejna przeróbka pana Sikory. Oczywiście chodzi o poloneza. Pan sobie tutaj zamontował kurtynę przed chłodnicą. Po co pan to zrobił? Jako że silnik w polonezie, przynajmniej w moim, jest stale niedogrzany, zwłaszcza w zimie. I uciążliwe jest to zamykanie tymi przysunami różnymi. A tu to przytykanie z przodu niewiele pomaga. No to żem zdał tę roletę, żukowską roletę, zamykano silnikiem z wycieraczek. Ta kurtyna nie jest sterowana ręcznie, tak jak to było kiedyś w Warszawie. Jak się włączy wentylator chłodnicy, a żaluzja będzie zaciągnięta, to się automatycznie otworzy. Jeżeli się włączy wentylator chłodnicy, a ja będę w ręcznym zamykaniu żaluzji, ona odłączy moje ręczne sterowanie, przejdzie w swoją automatykę i otworzy żaluzję. Czyli nie będzie możliwości, że wentylator się włączy, a żaluzja zostanie zamknięta. Pan podpatrywał pewnie to w Warszawie starej, bo Warszawa stara miała właśnie taką roletę, ale zaciąganą ręcznie. To znaczy Warszawę to teraz tak pan mi sugeruje, za bardzo Warszawy nie znam, ale wiem, że miały rolety. Zresztą żuki są fakt, że to jest ze żuka, to czyli te rolety chodziły po chłodnicach. To żuk jest robiony na bazie dawnej Warszawy. No po prostu jako umiał, także umiał. Miał największe kłopoty, że miał z opracowaniem systemu sterowania, żeby nie było, że wentylator się włączy, ja będę zajęty myślami czym innym i będzie roleta zaciągnięta i mi przegrzeje silnik, czy cokolwiek się tam jeszcze może zdać. To już po tych, kto wtajemniczony, to wie, co, czy to może grozić. No ale ma pan wskaźnik temperatury, bo to jest polonez, więc wskaźnik temperatury płynu jest. Jest wskaźnik temperatury, tak jak we fabryce zrobili. Tylko ja, mi nikt nie powie, że ktoś się stale patrzy na wskaźnik temperatury. On owszem jest sygnalizacja, jeszcze później przegrzocio silnika, ale jak mi to wszystko uciekło, to się musi po prostu samo zamknąć, jak się wentylator włączy. I z chwilą włączenia wentylatora ja nie mam dojścia do ręcznego sterowania. No a gdyby ten automat się zepsuł, a pan nie ma ręcznej możliwości, co wtedy? To wtedy wchodzę pod samochód, odwijam to tu z tego kółka, otwieram roletę i do domu zjeżdżam i czy ewentualnie mogę uciąć ten sznurek i na otwartej rolecie do domu zjadę, bo polonezy tak jeżdżą, to i ja zjadę. A potem będę cimo, co mi bezpiecznik wybiło, czy cokolwiek się stało. No oczywiście, bo znacznie gorsze jest przegrzanie silnika, aniżeli niedogrzanie. Tak. Proszę Państwa, ja byłem w Goleszowie, jeździłem tym polonezem. Rzeczywiście to wszystko działa, przynajmniej jak na razie. Rozmawiałem niedawno telefonicznie z panem Sikorą. Roleta również działa, a to wcale nie ostatnia przeróbka tego poloneza. Sądzę, że jeszcze się na antenie z panem Sikorą spotkamy. Jeszcze raz chciałem Państwa zaprosić do Goleszowa, do pana Karola Sikory. Państwo pamiętają, że ten pan bardzo lubi przerabiać swoje samochody. W jego polonezie zmienia się biegi bez użycia sprzęgła, jest nadmuch na tylną szybę, roleta automatycznie reagująca na temperaturę silnika i przysłaniająca chłodnicę. Pan Karol Sikora był niepocieszony, że fabryka już poloneza wyposażyła w tylną wycieraczkę, albowiem w dużym Fiacie, który był poprzednikiem tego poloneza, to pan Sikora sam takie wycieraczki zamontował. Jest tam jeszcze parę innych drobiazgów, ale gdy zapytałem pana Karola Sikorę, czy to już koniec tych przeróbek, to mi odpowiedział. Zmiana świateł na nogę będzie ostatnią przeróbką do tego samochodu. Zmianę świateł na nogę bym już dawno zamontował, tylko chodziło o to, że ja na elektryce się jeszcze nie znam. Po prostu jeszcze nie dorosnął do stadium, żeby się dostać do elektryki w tym aucie. Więc robię to tak etapami. Kiedy że dojrzą do podłączania przekaźników, no to samo dmuchawę w bagażniku, że podłączył na przekaźnikach. Jest ich tam chyba 3 przekaźniki. Fiata 125, że miał zrobioną instalację elektryczną w ogóle bez przekaźników. Przód, że mógł obciążyć 1,5 kW mocy, chodzi o reflektory i nic się nie działo. Śmiali się z tym, że przełączniki, że miał duże, ale nie miał żadnej awarii przez tych parę lat, co Fiatem jeździł.
No, te kierunkowskazy to ma pan dosyć głośne. Trudno nie pamiętać o tym, żeby wyłączyć, bo widzę, że pan wyłącza za każdym razem. Dlaczego? Automat? Wyłączył za każdym razem, bo że wymontował automat, bo strasznie mnie cyganił. Po prostu czasem jest tak, że trzeba włączyć lewy migacz, a jeszcze kawałek skręcać w prawo, a on mi go wtedy wyłączy, a ja na to nie zwrócę uwagi. I z reguły, że wprowadzą zakłócenia w ruchu pojazdów. Więc była to pierwsza przeróbka w tym Polonezie. To o niej nawet żona nie wiedziała. Nie tylko to pan przerobił. Pan w tym Polonezie demonstrował mi możliwość zmiany biegów bez użycia sprzęgła, roletę zasłaniającą chłodnicę. Pan także demonstrował mi nadmuch na tylną szybę, który poprawia widoczność do tyłu wtedy, gdy pogoda jest dosyć kiepska i szyby parują. Ale pan także wykonał zabezpieczenie swojego samochodu, które, no przyznam, że jest nietypowe i złodziej miałby trochę problemów z dostaniem się do pańskiego auta. Wzięło się to stąd, że w telewizji, zresztą w prasie, że do Polonezów lubią wchodzić i coś tam szabrować ze środka, jakieś cewki zapłonowe. Chciałbym od razu uprzedzić tych, którzy mogliby w sposób dosyć nieuczciwy zainteresować się samochodem pana Sikory. Proszę państwa, łatwo się do niego wchodzi, co sam sprawdziłem, ale raczej trudno uruchomić ten samochód, bo obojętnie jaką dźwignię próbowałem pociągnąć, na przykład dźwignię pokrywy silnika, żeby otworzyć pokrywę silnika, no to była trąbka, odzywał się klakson. Jeżeli przekręcałem kluczyk nie w taki sposób, jak to robił pan Sikora, no to także odzywał się klakson. No, pan zrobił z tego auta fortecę. No, po prostu Jerzech biedny i nie chciałbym, żeby mi go ukradli. Także, jakby ktokolwiek widział, że w stacyjce są kluczyki, niech do niego nie wchodzi, bo auto mnie zawoło, a potem nie odpowiadą za swoją reakcję. Ale nie zauważyłem, żeby pan był nerwowy. No, bo też nie zauważyłem, żeby pan mi chciał auto kraść.